Nie odkryli, że mają do czynienia z amatorem. Czy autor zdjęć rentgenowskich może zostać fotografem mody? Bartek pracuje w jednym z kieleckich szpitali. W swoim zawodzie ceni to, że jest odpowiedzialny za wszystko sam. Nie ruszamy się, cały czas sobie stoimy w tej pozycji. Choć w szpitalu nie jest wesoło, Bartek stara się patrzeć na świat z poczuciem humoru. Ludzie mają takie przeświadczenie, że są u prawdziwego fotografa. Niektórzy mają taki odruch przeczesania włosów. Pytają się, czy się ładnie uśmiechnąć. Także myślę, że jest zabawny. Bartek jeszcze nie wie, że niebawem zostanie prawdziwym fotografem. Na dodatek mody. Proszę się teraz nie ruszać i przez moment nie oddychać. Na razie czeka na ostatnie przed wyjazdem w nieznane zdjęcie rentgenowskie płuc. Tutaj nie można się spieszyć. O, i w tym momencie właśnie każdy technik staje się religijny, wypowiada trzy słowa Boże, żeby tylko wyszło. I tu moja prośba została wysłuchana. Wyszło. Że wszyscy będą zadowoleni. Robienie zdjęć rentgenowskich sprawia mi satysfakcję, ponieważ mogę widzieć wnętrze człowieka. Nie tylko. Żona Bartka wie, że kiedyś jej mąż chciał być artystą, ale paraliżowała go nieśmiałość. Liczy, że nowe wyzwanie go przełamie, choć bez niego nie będzie jej łatwo. Jestem w 9 miesiącu ciąży, no i dlatego troszeczkę martwię się, że będę sama przez ten ostatni miesiąc. Bartek jedzie do Warszawy. Miał wątpliwości, ale żona przekonała go, żeby zaryzykował. Nadal nie wie, czego będzie się uczył. Jego przyjaciele trochę mu zazdroszczą tego wyjazdu. Bartek nie wie, że za chwilę wkroczy w świat całkiem inny niż ten widziany z perspektywy zdjęć rentgenowskich. Przed nim High Life. Piękne modelki, sesje zdjęciowe, najwyższej jakości sprzęt fotograficzny i duże pieniądze. Czy technik radiolog odnajdzie się w świecie mody? Chciałbym, żeby to był człowiek skromny, bez dążenia do gwiazdorstwa i do tego wszystkiego, co wiąże się jakoś ostatnio z naszymi czasami, z naszymi zawodami. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Robert Wołański. Paczerek Bartłomiej. Bardzo mi miło. Czekam miło. Chyba na ciebie właśnie. Chyba tak. Skąd jedziesz? Jestem z Kielc. Ale ogólnie jestem z Radomia, ale do Kielca pracuję. Także mam skomplikowany. Piotr Rzeszkowski. Asystentem Roberta. To jest mój asystent, który będzie z nami sobie pracował. Wiesz, co cię czeka? Nie. Nie powiedzieli. Dlatego się zgodziły. To idziemy zobaczyć. Będę miał niesamowitą przyjemność i frajdę nauczyć się w ciągu bardzo krótkiego czasu wszystkiego, co się wiąże z moją pracą i zrobić szczypy fotografa. Co ty na to? Przyjemnie. Zasady programu znasz, prawda? Tak, znam. Nie wiedziałeś tylko... Nie wiedziałem, co to miała być za profesja, w każdym razie. No jest mi bardzo miło. Ja się zajmuję podobnie fotografią, tylko że tak zwany... Ale robisz to serio w życiu? Tak, tak. Zajmuję się robieniem zdjęć rentgenowskich. Rewelacja. Oddam ci to. To dobre portfolio. Tak. Buzia w tą stronę. Kamila, jeszcze zupełnie. Wyżej pobródek. Świetnie. Uwaga. Zajebiście. Robert z marszu zabiera Bartka na sesję zdjęciową, którą przygotowuje dla magazynu Uroda. Chce, żeby Bartek jak najszybciej zrozumiał, na czym ta praca polega. Dla Bartka to czarna magia. Do tej pory znał ten świat tylko z okładek kolorowych czasopism. Nie wiesz, co się dzieje. Głowa, ręka, o właśnie. Dobra, uwaga. Bartek jest skupiony. Bacznie obserwuje pracę na sesji. Na razie podtrzymuje statyw, ale za miesiąc sam będzie musiał stanąć na miejscu fotografa. Ten sam wykrop. O właśnie. Buzia jeszcze do Bartka bardziej. W lewo, twoje lewo. Pierwsza lekcja warsztatu. Spójrz na to, jak wygląda twarz. Jest pomarańczowa, ciepła, bo ogień jest ciepłym źródłem światła. Jak wygląda cień na twarzy Piotra, że nie jest miękki, jest raczej ostry. To, co się dzieje w jego oczach. Zauważ, że w oczach zawsze widać źródło światła. Do widzenia.
Tempo zdarzeń jest olbrzymie. Bartek będzie musiał się do tego przyzwyczaić. Jeszcze wczoraj spał w swoim domu. Najbliższy miesiąc będzie mieszkał w studiu agencji fotograficznej Portfolio, a już za chwilę dostanie do ręki pierwszy w życiu profesjonalny aparat fotograficzny. I na tym aparacie będziemy się koncentrować. Nauczysz się obsługiwania tego aparatu od A do Z. Będziesz z nim spał, jadł, robił, pracował, wadził i prawdopodobnie nawet z nim rozmawiał. Proszę bardzo. Dziękuję. To by było na tyle. To robimy. No. Uwaga, zamykam oczy. Pierwsza lekcja z modelką. Ile ci wyszło? 5-6. Teraz poproś panią o spojrzenie w aparat, czy spojrzenie na ciebie, o ładny uśmiech i... I robisz. Proszę o własny uśmiech. Czy jakoś inaczej się nawiązuje ten kontakt? No kontakt się będzie później. Promienny uśmiech. Kochany, na razie uczymy o, się... O, właśnie, tak jest, bardzo dobrze. Nie uczymy się wszystkiego naraz, uczymy się po kolei, tak? Mam to. Dobrze. Uwaga. Amerykańska automata do wiązania krawata. Zaraz wyleci ptaszek. Pierwszy Polaroid twój, jaki zrobiłeś. Piękna. Dostałem zdjęcie. Mojego syna, proszę bardzo, tak wygląda USG. Jest akurat, żeby nie było wątpliwości, że to jest syn Siusiek. Odziedziczył to po tacie. Agencja modelek Division. Bartek po raz pierwszy ma udawać profesjonalnego fotografa mody i wybrać sobie modelkę, z którą będzie pracował. Jest bardzo stremowany. Z Warszawy pan jest? Z Warszawy. Może pani na chwilę odgarnić ten głos do tyłu? Znaczy bardziej tak spiąć tutaj. Dobrze, dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Odezwiemy się za rzeczy. Nigdy nie mów na pani. Zawsze jesteś na ty i zawsze zatrzymuj kompozyt. Nigdy nie zwracaj się na pani. To ty jesteś najważniejszy. Pan, do ciebie mówią pan, a nie ty do nich pani. Usiądź tutaj, pan Bolk. Tak twarz byś wzięła troszeczkę bardziej z profilu w tamtą stronę. Dobrze, już dziękuję. To co, ja sobie zatrzymam to. I proszę poczekać, dobrze? Na korzytarzu. Trochę kupę na egzaminie, nie? Kogo wybrać? Da się obrazić. Nie. Jest luz. Nikt się o nic nie obraży. Bartek najchętniej by stąd uciekł. Nie wie, jak postępować z modelkami. I zaraz się odezwę. Nie za 5 minut. Na korytarzu, proszę. Strzelaj. Fata. Ola spodobała mu się najbardziej. Z nią będzie stawiał swoje pierwsze kroki w zawodzie fotografa. Prawą stronę tak skierować. Ja bym ci tak prosił, żeby tak sylwetka lekko była pochylona. O właśnie, w tą stronę, lekko do dołu. Nie wiem, czy się jasno wyraża. Spokojnie. Głowa bardziej i usta takie w takim zaciśniętym uśmiechu. Boże, jakoś tam dużą głowę. No bo jesteśmy blisko, to powinniśmy się jeszcze odsunąć z aparatem troszeczkę. A tak znasz się? Znaczy poznałaś na tym, że nie jestem fotografem? Tak jak tam na tym castingu? Oczywiście. Tak? Oczywiście. A po czym? Przede wszystkim fotograf jak wchodzi, to w większości fotografowie najpierw oglądają kompozyty w agencji albo mają już obeznanie wśród dziewczyn. I
po prostu to było czuć. Jesteś sztywny, jesteś spięty, jak przeprowadzasz casting. Na luzie, wiesz, ile masz lat, skąd jesteś i tak dalej. Rozumiem. Trzeba być po prostu bardziej wyluzowanym. Bardziej wyluzowanym, otwartym. Dobrze, na następną przyniosę skręty. Pytali się też mnie dzisiaj, dlaczego ja się... Jakby mnie tutaj wkurzyć, żebym się zdenerwował? Nie wiem dlaczego, czy to jest potrzebne do programu, że musi być wprowadzone takie napięcie, że nie wytrzymuję tego. W każdym razie no, nie wiem, na co mam się tutaj denerwować. No. To jest... Nie wiem, no, jestem chyba w niebie. Przed Bartkiem Robert Kupisz, stylista fryzur. Gosia Wielocha, wizażystka. I Sławek Blachnicki, stylista. Najlepsi w Polsce specjaliści w świecie mody. Z nimi Bartek będzie pracować. Słuchajcie, to jest nasza ofiara. I spróbujemy zrobić praktycznie prawdziwą sesję. Po tygodniu nauki Bartek opanował na tyle podstawy, że przygotowuje się do pierwszej poważnej sesji, w której ma być głównym fotografem. Pod sobą będzie miał cały sztab ludzi i będzie musiał kontrolować wszystko. Światło, kadr, makijaż, fryzurę i tysiące innych drobiazgów. A na dodatek przewidzieć efekt końcowy. To bardzo duża odpowiedzialność. Na razie bacznie przygląda się pracy ekipy i ma coraz większy mętlik w głowie. Na przykład położyłbyś taką czarną szminkę, to już wtedy ta twarz jest ciężka, tak? Jeżeli chcielibyśmy na przykład taką zrobić z niej taką młodą pankówę, to myślę, że jakbym położyła czarną szminkę, to wszystko by było dobrze. Natomiast tutaj robimy mody, no chyba żebyśmy chcieli naprawdę, wiesz, bawić się w taką stylizację, że no robimy osobę, która jest, wiesz, z tamtego czasu, albo która fascynuje się, wiesz, pan Krochiem, no do tego te czarne usta, myślę, że wtedy by pasowały. Poproszę o przestawienie. Proszę, Piotrze, postaw mi tą lampę. Nie mówisz poproszę, aha, dzień dobry, bardzo proszę, pan, nie. Piotrze, jesteś pewien tego, co robisz, w związku z tym Piotr czeka na to, żebyś mu wydał polecenie. On się nie obrazi, jak mu go wydasz. W związku z tym, Piotrze, postawmy tą lampę w taki, a nie inny sposób. No jak? Ci się podoba? No bardzo mi się podoba. To jest... to jest to właśnie, o czym myślałem. Dobrze, się ludzie rozumieją bez słów. Może się tak zapytam, a jaka jest cena tego? A to ile tego? Jaka jest cena 2500? Przed nim Agnieszka Maciąg, jego nowa nauczycielka. Tak, jestem Bartek Kaczorek, dzień dobry, bardzo mi miło. Nie ma jakby jednej recepty na wszystkie modelki. W tym świecie, gdzie cały czas są oceniane, gdzie widzą mnóstwo pięknych dziewczyn każdego dnia, często czują się po prostu kiepsko i w normalnym świecie to, że one są wysokie, zgrabne, czy mają ładną twarz, jest czymś wyjątkowym, ale w świecie modelek to nie jest wyjątkowe, to jest norma. Każda musi być wysoka, każda musi być zgrabna, każda musi mieć ładną buzię i to już nie są zalety. Często się ludziom wydaje, że fotograf powinien flirtować w pewnym sensie z modelką. Tak nie jest, dlatego że zdjęcie, robienie dobrego zdjęcia to jest flirt modelki z aparatem fotograficznym tak naprawdę, a nie z fotografem. Ten cały burdel, który jest, jest tylko i wyłącznie w twojej głowie w tej chwili. Ty wiesz, dlaczego to się dzieje, ty wiesz, gdzie będzie modelka mniej więcej, a właściwie nie wiesz, ale wymyślasz to w tej chwili, ponieważ tą całą sytuacją jesteś zaskoczony. Jesteś zaskoczony stylizacją, jesteś zaskoczony, bo to jest, o, to nie jest Ola, tylko to jest dzień dobry Ola, którą poznałeś przed chwilą. I wszystko jest dla ciebie nowe, w związku z tym musisz to pozbierać do kupy, opanować, dlatego jesteś skupiony. To co, panie Piotrze, zapraszam tutaj. Nie ma, kurwa, panie Piotrze. Nie ma, panie Piotrze, jest Piotr. Nie, to właśnie teraz się zaczęła jego edukacja. Nie ma, proszę bardzo, panie Piotrze. Piotr jest gotowy. To zaznacz, proszę, tutaj sytuację w jakiś tam sposób na podłodze i ustawimy... Musisz zaznacz, a nie tam... Czy mógłby nie, pan zaznaczyć? Nie. Zaznacz pozycję, do widzenia. Niech pani zdejmie bluzkę, zrobimy zdjęcie rentgenowskie. Do widzenia, ciach. Stań sobie tutaj, gdzie ten kwadracik czarny. To też nie jest, kurwa, czarny kwadracik, tylko to jest miejsce, gdzie ten... To jest znak, w którym... To jest twoje miejsce. Ten znak na podłodze to jest, Ewelina, twoje miejsce, w którym będzie... Ewelina wie, ponieważ ma na tyle doświadczenia, że to jest jej miejsce, wokół którego gdzieś tam w granicach bezpieczeństwa na pewno opanowanego będzie się poruszać. Także to jest...
O, główka właśnie w taki sposób. Nie główka. Nie ma główki. Nie jest główka. Podbródek niżej, podbródek wyżej, twarz w lewo, twarz w prawo, twarz wyżej, twarz niżej. Nie ma główek. Nie ma główek. Jesteś bardzo miły i bardzo dobrze wychowany, aczkolwiek na sekundę musimy teraz inaczej to nazwać. Szczotka dobra? Nie, słucham. Chcesz zrobić tą szczotką naprawdę? Może tak, może być szczotką. A co jeszcze ci przeszkadza? Dobra, wszystko w porządku. Co teraz robisz? Teraz robisz... Teraz sobie tak skadrowałem, jak to ma wyglądać. Dobra, a oni wszyscy sobie robią z ciebie jaja. W związku z tym na pewno próby nie robisz ze szczotką. Umówmy się. Czy widzisz jeszcze jakieś braki w jej stroju? Bądź takie rzeczy, które mogłyby przeszkadzać w zdjęciu mody? Widzę metkę. Brawo! Uwaga. Twarz w moją stronę. Broda bardziej do góry. Jeżeli Bartek nie złapie kontaktu z modelką, nie wyjdą mu żadne zdjęcia. Na razie żałuje, że tak dużo trzeba tu mówić. W trakcie robienia zdjęć rentgenowskich wystarczyło wyrecytować: proszę się nie ruszać i nie oddychać. Tak, broda do góry. Spróbuj może, żeby Ewelina znalazła jakiś stały punkt, żeby nie błądziła oczami po studiu, mm-hmm. Żeby zawiesiła, za przeproszeniem, na czymś oko. Jeszcze broda bardziej do góry. Głowa w lewo jeszcze proszę. O tak. Lekko usta uchylone. Na razie Robert widzi w czarnych barwach występ Bartka w finale. O tak. Wzrok bardziej spuszczony. Tak, żeby się gdzieś tu patrzyła. O tak. Na pewno wrażliwość jest wielką zaletą Bartka. Na pewno to, że jest, ma w sobie pokorę, że słucha z uwag, to jest bardzo ważne w nauce, że nie walczy z osobami, które starają się mu uczyć, które go uczą i nie stara się przeforsować na siłę swojego zdania, bo wie, że tego zdania jeszcze mieć nie może. Tak jak teraz, dobra? Są takie bardziej dynamiczne, coś... O właśnie. Bartek wziął sobie do serca rady nauczycieli. Otrząsnął się już z szoku po pierwszym zderzeniu z modelkami. Świetnie, świetnie. Następny. Bardziej włosy, o właśnie. Uwaga. Okej. Kto by pomyślał, że spokojny Bartek potrafi wykrzesać z modelki tyle energii? Dzisiaj właśnie poczułem taki zew fotografa. Bardzo się wczułem w tą rolę i robiąc zdjęcia właśnie zacząłem wybierać jakieś obrazy, które mi się podobają, a które mi się nie podobają. Zdałem sobie sprawę, że to nie chodzi o to, że zrobienie jakiegoś jednego konkretnego zaplanowanego zdjęcia, tylko tych zdjęć się robi kilkanaście. Przede wszystkim, Bartek, pewność siebie. Jak to tak jakbyś gdzieś wchodził, to możesz otworzyć drzwi, wiesz, z kopa, ale potem mówisz: dzień dobry, cześć, czołem. I zawsze musisz wzbudzać w ludziach zaufanie, że masz dookoła siebie na sesji 15 osób i każda z tych 15 osób oczekuje od ciebie, że wydasz właściwą decyzję we właściwy sposób. Nigdy nie można, trzeba być zawsze zdecydowanym, nigdy nie można ludzi źle traktować. Możesz powiedzieć kurwa mać, ale musisz to powiedzieć we właściwy sposób. Okej, okay, tak naprawdę jedyne, czego musisz się tylko i wyłącznie nauczyć sam, to, w jaki sposób widzisz świat, tak jak siedzisz naprzeciwko mnie, a w jaki sposób widać go przez obiektyw. Żeby Bartek szybciej wczuł się w rolę fotografa mody, Agnieszka zabiera go na zakupy. Musi być stylowo ubrany od stóp do głów. Jak jesień, to brązy, pążki, cianinkę i do tego szal. No szale są teraz bardzo modne. To przykład właśnie elegancji połączony z nonszalancją, jak widzimy. Ciepły golf. Bartek nie jest przyzwyczajony do tego, żeby ktoś nim się tak zajmował. Czuje się trochę niezręcznie. Dobra. No, wyglądasz jak prawdziwy artysta. Na czarno. Tylko ja bym proponował do tego jakieś sportowe buty. Nie wiem, możemy tak spróbować. Naprawdę, nie mam pojęcia, co pasuje. Wiesz co, Bartek, a czarny z czerwonym akcentem? Materiał. Też za bardzo? Też fajny, nie, no. Możemy spróbować. No to spróbujemy na czarno, będzie black. A waszym zdaniem jakie lepsze? Jedne, drugie, czerwonym, czy z całkiem spróbujmy, czarnym? Spróbujmy obu. A z czerwonym albo z tym?
Dobrze, to niech będzie czerwony. Ale ty wiesz... Ale ja... Ale ty w nich będziesz chodził. No mi tak szczerze podobają się chyba bardziej te. No to wiesz, tak ci szczerze bardziej się to podobają. To jest czerwony fajny. Mi się też bardziej podoba to czerwony. Bardziej czerwony jest czerwony. Dobrze, to weźmy to czerwone. Tak? Nieprzyzwyczajony jestem do prezentów, aż do teraz. Nie wierzę, że to prawda. Nie mam jak to uszczypnąć, także... No także niesamowite przeżycie. Pójście do sklepu i wybranie sobie tego, co mi się podoba. Afryka. Marrakesz. Tutaj Robert Wolański ma zrobić sesję zdjęciową dla ekskluzywnego magazynu Viva. Marrakesz. Czerwone miasto Berberów. Tutaj Robert Wolański ma zrobić sesję zdjęciową dla ekskluzywnego magazynu Viva. Wszyscy są tu po raz pierwszy w życiu. Najpierw robią dokumentację miasta do sesji. Bartek ma być drugim asystentem. Bartek jest oczarowany Marrakeszem, ale żałuje, że nie może być tu z żoną. Nie widział jej już 2 tygodnie, a dzielą ich tysiące kilometrów. No w każdym razie tęsknię strasznie za żoną i chciałbym być już w Polsce. Chociaż nie powiem, człowiek się czuje w nim wzięty. Sesja zdjęciowa w plenerze to niesielanka. Wszędzie tłum, gwar, upał, a trzeba się skupić. Nie, teraz noga źle właśnie. Źle stopa, stopa źle. Było dobrze wtedy. Nie, jak proszę, żebyś się nie zmieniała, to nie zmienia. To jest... No, tam, gdzie dostawiliście lampę. Wszyscy są już bardzo zmęczeni, ale niestety, żeby powstało kilka pięknych fotek, potrzebnych jest wiele godzin ciężkiej pracy. Uwaga, teraz zawala. Teraz. Super. Dobrze. Moment. Teraz. Super. Mamy ciężki dzień za sobą, ale ty jeszcze nie skończyłeś. Dajemy mu aparat. Zadanie jest takie, żeby wziął aparat, poszedł w tłum i spróbował zrobić kilka portretów ciekawych osób. Raczej mężczyzn, bo za kobiety mogą ci poderżnąć gardło. Proszę bardzo. Spotykamy się prawdopodobnie za godzinę albo półtorej po zmierzchu. Do widzenia. Miło było poznać. Idziesz. No. Bartek jest przerażony. Nie wie, jak to ugryźć. Nawet w Polsce miałby trudności z zaczepianiem obcych osób. A co dopiero tutaj, gdzie nie zna języka, kultury i nie wie, czy za moment od kogoś nie oberwie. Excuse me, can I get you doing picture? How much? Yeah. 20? W porządku będzie, ok? Zrobimy to na tutaj, jak sit. Ok? Bardziej w tą stronę. W tą stronę bardziej. Do światła. Ok. Okej.
wokół za pieniądze można jednak się dogadać. Niepotrzebna jest znajomość języka. Zdjęcie. Can I get pictures this? Pictures? No? Okej. Dobrze, pan się zamachnął laską na mnie. Okay, thank you. Thank you very much. No, no. Only people. No, only people. Good people. Where do you come from? Poland. Poland, Polonia. Polonia. Oh, welcome, Polonia. This is a small, poor village. How do you see welcome in Polonia? Skąd pochodzę z Polski? How? Radom. A Radom, Polonia. Say hello to Polonia. Goodbye. Bartek nie zrozumiał, że pytano go, jak brzmi pozdrowienie po polsku. Teraz wszyscy w Maroku będą witać się z Polakami hasłem Radom, Polonia. Bartek jest wyczerpany. Robert rzucił go na głębokie wody. Ale może taki radykalny krok to dobry sposób na nieśmiałość Bartka i przy okazji świetna lekcja fotografii. Dzisiaj pierwszy raz wziąłem papierosa do ust. Strasznie stresujący ten program. Triumfalny powrót z miasta. Zrobiłem większość takich zdjęć takim osobom, nazwijmy to, lekko steranym przez życie. Tak? Okej. Okay. No i na tym się skończyło. Tam... Myślę, że wystarczy, sam się dogadałem. Nie, sam się dogadałem. Moja skromna znajomość kilku słów po angielsku i 20 miejscowych złotych, nazwijmy to. Zrobiło swoje. Zrobiło swoje, także. Okay. Dobre ćwiczenie. Co? Dobre ćwiczenie, fajne ćwiczenie. Do Bartka coraz bardziej dociera, że fotografia mody to żaden raj, ale ciężka larówka. Sesje trwają długo i są bardzo męczące. Oprzyj się o te. Buźka. Buźko! Idziemy. Ciężka torba, wiatr w oczy, do szkoły pod górę. Nie tak szybko, bo to pustynia jest, kurwa. Kadr z filmu... Pożegnanie z pustynią. Nie jestem przekonana. A do wielbłądów Guzia? Dobra, będzie chyba. Abi? Koniec. Bartek nie brał udziału od tej strony fotografa, czy fotograficznej, bardziej takiej asystenckiej. I pod tym względem myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że da mu to możliwość, większą łatwość posługiwania się tym wszystkim. Będzie wiedział, jak podejść wreszcie do tego aparatu, żeby go wziąć i nie mówić poproszę, czy mogę pana prosić i panią dzień dobry. Tylko raczej zrób to, zrób tamto i proszę, żeby to trwało szybciutko albo coś takiego. No to myślę, że to najwięcej. Just go with him. No. I'm with you. I'm with you. No. Yeah. Do I know? Jeździec, który przyjechał z pustyni, chce porwać Agnieszkę. Robert gotów jest jej bronić do ostatniej kropli krwi. Sytuacja wydaje się bardzo niebezpieczna. Wsiada do samochodu. Wsiada do samochodu. W ogóle nie gadamy, kurwa, z nikim. Do wozu, już. Do wozu! Sorry. Nie ma sorry, kurwa. No. Hej! Wsiada do wozu. Policja, jak nie może jemu nic zrobić, to mi też mogą skoczyć na plecy, kurwa. Bardzo dobry. On są wa?
Robert nie wiedział, że ta próba porwania Agnieszki to był prezent od przewodników, którzy w ten sposób chcieli uhonorować gości. Takie udawane porwania to miejscowa tradycja. Jednak przydało się popołudniowe sam na sam z aparatem w Marrakeszu. Po tamtej wycieczce Bartek coraz częściej sięga po aparat. Chce pokazać wszystko, halo, co tutaj widział żonie, o której myśli przez cały czas. Słucham? No cześć, Sylwiu. Z dzieckiem wszystko w porządku? Chyba postanowili zaczekać na ciebie, tak coś mi się wydaje. No wiesz, chłopak rozsądny, no to i poczekam, prawda? Może ma to po ojcu, ten rozsądek. No, Bartek, nie załamuj mnie, dupy. Bo to miał po ojcu, to byś przyszedł na świat tam miesiąc później. Bo by zapomniał, że się ma... To ma nie kasa, nie ma, ma nie ma bolie. Zajadę dziądu la, Jeżeli będziesz chciał, sfotografuj ten moment, bo ja bym na tym, na twoim miejscu chciał to zrobić. Ale będą mi się ręce trzęsły. Będą mi się trzęsły ręce. Ja nie wiem, czy w ogóle bym miał głowę do tego, wiem, ale wezmę z sobą. Ale spróbuj. To nie jest żadne zadanie, to jest tylko możliwość, którą chciałbym ci dać. Dziękuję bardzo. Pozdrowione. Dziękuję. Dobra? Do zobaczenia. Pa, pa. Prosto z lotniska Bartek przyjechał do szpitala. Jego żona już zaczęła rodzić. Bardzo to przeżywa, choć jak zwykle wszystko wie. Bartek jest bardzo zdenerwowany. Nie zorientował się nawet, że pielęgniarka niesie właśnie jego dziecko. Moje? To było twoje dziecko. Ja po prostu nic nie wiedziałem, bo się przestraszyłem, że to dziecko nie płacze. Co? Że to dziecko no nie płacze. I wydawało mi się, że musi płakać, jak widzi taki świat. Bartek bierze do ręki aparat fotograficzny automatycznie, jak rasowy fotograf. Dzięki temu Miłosz będzie miał bardzo piękne zdjęcia. Zobacz, jak chwyta. Zobacz, jak mam jeszcze ci palec. Za tydzień przyjadę w środę. No to fajnie, już ktoś będzie musiał przebierać Miłoszka. Pamiętaj, żebyś głowy nie podnosiła. Mam niesamowitego syna. Laboratorium fotografii profesjonalnej ProfiLab uczy się wywoływania zdjęć. A już za chwilę w studiu Protea TAF zobaczy, jak można doszlifować zdjęcia w komputerze, aby modelki wydawały się jeszcze doskonalsze. Jak powiększamy zdjęcie, to wszystko widać. Czy zmarszczki, czy może jakieś tam niedoskonałości na cerze, jakiś pryszcz, jakaś zmarszczka, która wychodzi spod makijażu, bo jego warstwa może być albo za gruba, albo za cienka i może gdzieś to być, wiesz, widać. To trzeba je wyrzucić. Żadna ani modelka, ani żadna osoba na świecie nie ma tak perfekcyjnej cery, żeby, wiesz, żeby pokazać to na żywo. I tak to wygląda po retuszowanie tych wszystkich rzeczy, które nas denerwowały, z delikatnym nawet uniesieniem bioder do góry. I na przykład sprawa samych nóg. Retuszujemy krawędź nogi, żeby było po prostu zgrabniejsze. Tak jakby najbardziej ci się podobało na sesji, a nie do końca się udało zrobić. Mhm. Niestety, trochę oszustwa. Od początku do końca zabawa, która ograniczenia ma tylko w twojej wyobraźni. Mhm. Ci ludzie z tych okładek i z tych czasopism lub innych czasopism wyglądają, nie wyglądają tak pięknie, jak jakby się wydawało. Upadł kolejny mit o świecie mody. Przed Bartkiem ostatnia sesja przed finałem. Bartek czuje się jak w swoim żywiole. Wydaje się nieprawdopodobne, że to ten sam człowiek, który jeszcze miesiąc temu zachowywał się jak grzeczny uczeń. Dzisiaj bez stresu robi zdjęcia modelce ubranej tylko w skąpą bieliznę. No,
tak dwie ręce na kolana, jakbyś wzięła. O tak, coś takiego i bardziej w moją stronę. O tak, świetnie. Okej. Każdemu polecam, proszę brać aparaty do rąk i fotografować żony, no i nie tylko. Za chwilę finał, wystąpią w nim. Strasznie zdenerwowany jestem, zresztą słychać w moim głosie. Bartosz Wojciechowski, fotografią zajmuje się od 10 lat. Stres, ogólnie stres. Filip Piczman, z trzech pokoleń w rodzinie fotografów. Straszne nerwy. Piotr Górka, fotografuje od dzieciństwa. Nie wiem, jak sobie poradzę, także może tego się boję. Bartek Paciorek, technik zdjęć rentgenowskich. Oceniać ich będzie jury. Małgorzata Niemen, najsłynniejsza polska modelka. Ewa Morgunow, edytor w Kosmopolitan. Wojciech Prażmowski, znany na świecie fotografik, wykładowca poznańskiej ASP. Czyli ci fotografowie z ekipą widzą się po raz pierwszy, tak? Dla tak, nich to jest tak, premiera wspólnej pracy. Wszystko jest dla nich nowe, zostali powiadomieni bodajże w sposób taki, że drogą przydziału dostali to studio, tę modelkę, tę stylizację i tę ekipę. Pierwszy robi zdjęcia Filip Piczman. A posłuchaj, gdybyś tą nogę nawet jeszcze bardziej cofnęła do tyłu i postarać się ją i lekko nawet kolano, tylko w biodrach musisz się dobrze. Tak jak teraz. Słuchajcie, temu to można oszczędzić, my czarnym. Buzie też do... O, właśnie. To miała być ekspresja, tak? Puk? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, nie przeszkadzamy. No. Nie, że koniecznie, że zdejmujesz, tylko na przykład jakieś takie ruchy rąk po prostu. No. Mhm. Nie, sam wzrok skieruj tutaj w obiektyw, tak jak teraz. I o czym jest to zdjęcie, powiedzmy, w tej chwili, to co robię? O czapce z lisa. A to jest już ostatnie zdjęcie. Dobra, tak jak teraz. Tak jest. Drugi robi zdjęcia, Bartosz Wojciechowski. Wyciągnij do mnie rękę jakby po pomoc, wiesz, coś takiego. Tak zajrzyj. No, nie za dużo, nie za dużo, ale tak, żeby nie zasłonić buzi, wiesz. Cholera. Koniec filmu. Zaczynam wpadać w trans. Tak, ten chłopak jest dla nas największym zagrożeniem, zdecydowanie. Już jury wie, że on ma koncepcję od początku do końca, że kontroluje to, co się dzieje ze światłem, co się dzieje z makijażem. Tak. Wymyśla tą całość. Ale świetne będzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Super. Nie ma lepsze od ciebie, super. I tam to było ładne. Wygnij się tak, że ty robisz się na ciebie. Dobra. Fajny. Super. Świetnie. Jest! To jest to. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Super. No, ciągnij się tak. Patrz na mnie. Jeszcze raz mi to powtórz. Było świetne. Obawiam się, że Bartek już jest tym na dzień dobry pogrążony. Odrobinę. Odrobinę, tak. Chociaż nie wiadomo, co mu strzeli do głowy dzisiaj. Bartkowi? No. Popatrz teraz w obiektyw. Przytul się. Trzeci robi sesję zdjęciową Piotr Górka. W ogóle zauważyłeś, że on w ogóle do niej nie mówi, tylko podchodzi i przekręca jej głowę na lewo? Piękna fota, słuchajcie. Piękną fotę zrobił bardzo Piotrek. Ładna, piękna. Tak. Ostatni wchodzi Bartek.
Zaczynamy. Daj mi rękę. Zaczynamy. Finał. Kolejna Bartka. Daj mi rękę. Uwaga. You. 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 Tekst. Do you know that za bardzo mam na twarz nachodzą. Uwaga. Świetnie, świetnie. Świetnie. Uwaga. Świetnie, uwaga. O tak właśnie jak do góry była ta ręka z tym. Uwaga. Nie, no to super. To i zobacz, jak fajnie wygląda, widzisz ten wieszak, bo jest tylko elementami dobrze świecącymi. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze. Jurorzy nie wiedzą, że fotograf, który przed nimi stoi, jeszcze miesiąc temu robił zdjęcia płuc i oskrzeli. I nie miał bladego pojęcia o fotografowaniu mody. Tam wieje. Z prawa i z lewa. Świetnie się, nie bardziej na twarz. O tak, ekstra. Uwaga. Przeczytaj. Okej, okay, uwaga. Bokiem, dobrze? Do mnie. O tak, świetnie, bardzo dobrze. Nasz Bartuś. A jeszcze miesiąc temu nie potrafił się odezwać za bardzo do modelki. Ekstra. Ekstra, uwaga, nie ruszę się. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie wychodzi. Będzie dużo fajnych zdjęć, to będzie dużo fajnych zdjęć. Tu będzie dużo fajnych zdjęć. Dobra, teraz, świetnie. Uwaga! No i co się nam dzieje? Wessało Kupisza. Popsuł wiatr. Jeszcze może z kontaktu odłączmy, bo... Nie jest dobry moment, nie jest dobry moment, to Robert. Na wkręcanie się wiatrak. Wkręcanie w wiatrak. Cały ten incydent przy pracy wytrącił Bartka z równowagi. Najgorsze, że obserwowali to wszystko jurorzy. To może go zdemaskować. Dobra, uwaga, robimy. Możemy zrobić takie jedno właśnie, jak sobie przytrzymuję. O tak, świetnie, jak się spojrzałaś w ich obiektyw. Ekstra. Uwaga. Wszystko jedno, co teraz powiedzą, jaką decyzję podejmą. Tak, dla mnie Bartek decyzję... jest wygranym po prostu. Oczywiście. Dlatego, że jest jednym z wygranych, tak samo jak... Tak, 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 tak. To ładne. No bardzo ładne. No to jest dość takie klasyczne. Dobra. Fajne takie. Tutaj ładnie się dzieje. Tu, chociaż jest tutaj kadr tak najlepszy. Za bardzo ucięte te nóż. Ale fajnie. Niestety nie mogę znaleźć nic. Jakoś się linia. To mnie uwiodły chyba dwie fotografie, szczególnie chyba ta fotografia. A ja nie wiem. To jest ładna linia. Pięknie układa się to materiał. Tak jest, to zdjęcie diagonal, jest, tak. Ta klatka jest stuprocentowa. Zrobiło na nim największe wrażenie zdjęcie Bartka. Zdjęcie Bartka. Cudownie. Z taką przyjemnością i tak mu sympatycznie zazdrościłem tej fotografii, bo może to jest najlepszy miernik. Chciałem taką fotografię też zrobić. Czas na werdykt. Każdy z jurorów miał swojego faworyta, ale po burzliwych obradach wygrał Bartosz Wojciechowski. Zwycięzca. Bartek dostał wyróżnienie. To wielki sukces. Przecież jeszcze 30 dni temu nie wiedział, jak trzymać profesjonalny aparat fotograficzny. Słuchajcie, na pewno nim skażą Bartka, jestem przekonany. 30 dni temu znaleźliśmy człowieka, który nie miał zielonego pojęcia o fotografii. Który to z uczestników dzisiejszego konkursu? Dobre. Małgorzata. Osobę, którą uważam za początkującą, wygląda mi, że Filip. Dziękuję, Małgosiu. Dziękujemy bardzo. Następny poproszę. Dziękujemy. Myślę, że czwarty, Bartek. Patrz.
wierzę w to. Nie wierzę. Lipa. Bartek był bardzo opanowany. I robił, wydaje mi się, zdjęcia bez emocji. Wykorzystywał wszystkie możliwe techniki. Wydaje mi się, że to był Bartek. Lipa. No jaka lipa? Lipa. Nawet się nie zastanowiła, słuchaj. Nie. Nie była zdziwiona w ogóle. Nic. Od razu odpowiedziała na pytanie. No to Filip? Nie. Filip nauczył się 30 dni temu? Bartek nawet przez głowę nie przejdzie. Ale w ogóle nie przejdzie mu Bartek przez głowę. Nie przejdzie, bo... Oh. Osobą, którą uczyliśmy fotografii, był Bartek. Żart. No to jest talent. Jest niesamowite. Ja nieprawdopodobne. Żarty. Słuchajcie, dobrze, że on nie zwycięży, że dostał wyróżnienie, bo mu się w głowie przewróciło. Pięknie. O Jezu, mam te wypieki chyba. Mam. Zaraz rozpłacz. Nie, poczekaj, proszę chwileczkę jeszcze. Teraz musicie go obwozić po kraju. Największy komplement z ust pana Prażmowskiego, który powiedział, że chciałby zrobić takie zdjęcie, jak ty zrobiłeś, i w ogóle to jest największa wygrana. W ogóle, I że powiedział, że powinniśmy ciebie obwozić po kraju. Obwozić po kraju, bo jesteś samolotem. Gdzie jest flaszka? Do pana Prażmowskiego flaszka. Dobrze. Cieszysz się? Gdzie wydał? Cieszysz się? Genialnie, nie? O, lepszy. Patrz, zobacz. Cóż powiem panu? Do twojego synka? No nie, dziękuję wam bardzo. Ciebie, jak będzie się uczył jeść, to on by się nie pobrudził. I to jest dużo dla niego różnych innych śmiesznych rzeczy. Dziękuję wam bardzo, naprawdę. Dziękuję, dla mnie to była też niesamowita przygoda. Dla mnie, radzicie sobie do mnie? Nie, my sobie nie poradzimy. To wam będzie teraz studia pilnował. Będzie inaczej. Nie puszczę. Do zobaczenia. Bartek wraca do domu. Jest szczęśliwy. Pokonał swoją nieśmiałość i może dzięki temu usłyszał największy komplement w swoim życiu od Wojciecha Prażmowskiego, wybitnego fotografa, który powiedział, że chciałby kiedyś zrobić takie zdjęcie jak Bartek podczas finału.